Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz, zupełnie za darmo. Lis rudy, znany również jako lis pospolity, to średniej wielkości drapieżnik którego można spotkać w różnych środowiskach naturalnych w Polsce i na całym świecie. Charakteryzuje się wydłużonym tułowiem i pyskiem, puszystym ogonem zwanym kitą oraz trójkątnymi, dużymi uszami. Jego sierść, która zazwyczaj ma barwę żółtorudą na górze i jest biała lub popielata na spodzie, zimą przybiera bardziej szary odcień. Lis posiada doskonale rozwinięte zmysły węchu, słuchu i wzroku, co czyni go sprawnym łowcą. Gatunek ten nie jest zagrożony wyginięciem i ma status najmniejszej troski w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych. Lis rudy osiąga długość ciała od 65 do 90 cm, do czego należy doliczyć długość ogona, który może dodatkowo mierzyć około 50 cm, waży zazwyczaj między 5 a 15 kg, co czyni go jednym z większych przedstawicieli rodziny psowatych. W naturalnych warunkach życie lisa trwa średnio do 12 lat, chociaż niektóre osobniki w optymalnych warunkach mogą żyć dłużej. Dzięki posiadanym cechom, takim jak wąski, zaostrzony pysk oraz duże, trójkątne uszy, lis jest doskonale przygotowany do polowania i życia w różnorodnych środowiskach. Lis rudy jest wszystkożernym drapieżnikiem, którego dieta składa się głównie z gryzoni, ptaków, żab, raków, ślimaków. Owadów, padliny, ale także owoców. Głównym źródłem pożywienia lisów są drobne gryzonie, w szczególności norniki, które lis lokalizuje dzięki swojemu wyjątkowemu słuchowi. Mimo bycia skutecznym łowcą, lis również staje się ofiarą dla innych drapieżników takich jak wilki, zdziczałe psy, rysie, bieliki, jastrzębie czy duże sowy, co umieszcza go w środkowym ogniwie łańcucha pokarmowego. Lis rudy jest gatunkiem o bardzo szerokim zasięgu występowania, zamieszkującym Europę, północną i wschodnią Azję, północną Afrykę oraz Australię, gdzie został przywieziony przez człowieka. W Polsce jest pospolity i można go spotkać w różnych częściach kraju i różnych ekosystemach od lasów, przez łąki, pola, aż po tereny wiejskie, a nawet miasta. Lisy są zwierzętami terytorialnymi i często przywiązują się do jednego miejsca tworząc stałe szlaki, którymi się poruszają. Lis rudy należy do domeny eukariontów, królestwa zwierząt, typu strunowców, gromady ssaków, rzędu drapieżnych i rodziny psowatych. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli tego rodzaju, który obejmuje różne gatunki lisów. Jego bliska przynależność do psowatych podkreśla wspólne cechy i zachowania, które dzieli z innymi członkami tej rodziny, takimi jak psy, Wilki i kojoty.